Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.capitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Lone Wolf pisze, najwybitniejszy publicysto polski. Witam serdecznie i mam dwa pytania. No, dziękuję za ten komplement. Pierwsze pytanie. Czy pana zdaniem polski dezerter Emil Czeczko, który otrzymał azyl na Białorusi, rzeczywiście popełnił samobójstwo, czy też załatwiło go białoruskie KGB, a może, o zgrozo, dosięgła go tam ręka polskiej bezpieki? Ja sam w to samobójstwo nie wierzę. No, ja też nie podzielam tej wiary w samobójstwo, ale przypuszczam, że mogło go załatwić białoruskie KGB, przede wszystkim dlatego, że polska bezpieka no jednak miałaby utrudniony dostęp do pana Czeczko, natomiast białoruskie KGB miało nieograniczony dostęp do niego, więc tutaj było łatwiej, ale jeszcze inna przyczyna jest. Otóż pan Czeczko, skoro już raz tam zaczął opowiadać jakieś duby smalone, no to mógłby zmienić zdanie, zwłaszcza po namyśle, więc na wszelki wypadek lepiej było, żeby go jakoś unieszkodliwić, żeby te słowa, które tam na Białorusi wypowiedział, były jego ostatnimi słowami. Tak mi się wydaje. Drugie pytanie. Czy ujawni pan, dlaczego tak bardzo pogniewał się na Rafała Mosakowskiego i wasze dialogi w cukierni u Olczaka zniknęły z programu? Bardzo lubiłem te wasze spotkania i regularnie śledziłem. Z góry dziękuję i 100 lat służbie Wielkiej Polski życzę. Dziękuję bardzo. No, ja to już mówiłem. Nie pogniewałem się bardzo na pana Rafała Mosakowskiego, tylko zakończyłem z nim współpracę, a przyczyna była taka, że pan Rafał Mosakowski prowadził kiedyś taki program z panem Maciakiem. No i pan Maciak tam w trakcie tego programu miotał na mnie rozmaite oszczerstwa, takie ewidentne oszczerstwa, o których pan Mosakowski wiedział, że to są oszczerstwa, no i nie reagował. W związku z tym uznałem to za brak lojalności wobec mnie i dlatego zakończyłem współpracę, ale to bez gniewu, po prostu zakomunikowałem mu to i tyle. Pan Szymon Księżopolski. Witam, panie Stanisławie. Gdyby musiał pan żyć w okresie zaborów, w którym zaborze chciałby pan mieszkać? Pruskim, austriackim czy rosyjskim? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia. No, z austriackim oczywiście, zwłaszcza gdyby to było już po reformach Agenora Gołuchowskiego, który spolszczył administrację w zaborze austriackim, no to było całkiem nieźle, tam całkiem znośnie w porównaniu z zaborem rosyjskim czy pruskim. A poza tym, jeżeli jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, proszę państwa, spróbujmy potraktować powieść Jarosława Haszka Przygody dobrego wojaka Szwejka jako rodzaj dokumentu obyczajowego. No to z tej książki widzimy, że w monarchii austro-węgierskiej była niesamowita wolność, o której dzisiaj możemy nawet tylko z nostalgią sobie pomarzyć. Więc to są te dwie przyczyny, dla których, jeśli już miałbym wybierać między poszczególnymi zaborami, to bym wybrał zabór austriacki. Pan Paweł Zieliński. Ja mam pytanie. Pan to widzi, Leszek Sykulski to widzi, kto tutaj chce zrobić w Polsce państwo żydowskie. Ja to widzę już tyle samo lat, co pan, a inni jakby nie widzieli. I jeszcze do tego jeżdżą tam do Izraela i o czymś z nimi rozmawiają. Z nimi się nie rozmawia, tylko na ucho i do kąta. I
Pierdol codziennie. No, no, widzę, że tu pan radykalne takie metody preferuje. W ich głowach jest jeden film, rządzić. No, rzeczywiście myślę, że te obawy przed może nie państwem żydowskim, tutaj stworzeniem państwa żydowskiego, ale zdominowaniem przez stronę żydowską życia gospodarczego, a co za tym idzie społecznego i politycznego również w Polsce, są całkiem, ta perspektywa jest całkiem realna, także nic dziwnego, że wielu ludzi to dostrzega, a ci, którzy nie dostrzegają, to albo są mało spostrzegawczy, albo po prostu nie chcą tego dostrzegać, bo tak już tam jeżdżąc do Izraela, przygotowują się do zajęcia odpowiedniej pozycji społecznej w nowych tych warunkach. EMG. Witam, panie Stanisławie. Słucham uważnie pańskich wypowiedzi i doceniam zarówno wiedzę, jak i humor. Chcę zapytać, czy jest panu znany Frédéric Bastiat, Państwo i Prawo. Jeżeli tak, to czy sądzi pan, że lektura tej książki mogłaby otworzyć oczy szerszej grupie ludzi? Ostatnia kwestia. Nim trafiłem na Frédérica Bastiata, opracowałem już zarysy systemu społecznego. Sam zarys i wymagania to żadne wyzwanie. Ślepe uliczki w labiryncie to głównie czynnik ludzki, czyli nasze cechy. Czy chciałby pan zerknąć na efekt mojej pracy? Przyznam, że nie jestem w stanie sam sprostać temu wyzwaniu, jednak wiem co i jak. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia, Michał G. No, dziękuję bardzo, ale nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że pan mi proponuje, żebym zerknął na efekt pańskiej pracy, bo sam nie jest pan w stanie sprostać temu wyzwaniu. No jeżeli pan coś takiego opracował, to znaczy, że jest pan w stanie sprostać i sprostał pan temu wyzwaniu. Natomiast co do Frédérica Bastiata, no to ta postać jest mi znana. Nawet jestem laureatem nagrody jego imienia, tak, co sobie bardzo cenię. No, a Frédéric Bastiat był człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru. No i ja tak bym nie, jeśli bym tu zalecał jakąś jego pracę, to raczej zalecałbym tak, osobom takich nieprzygotowanym do tego ani tam intelektualnie, ani po prostu, żeby się zapoznać, to polecałbym taką broszurę o tym, co widać i o tym, czego nie widać. No a jeśli ktoś chce się trochę rozweselić, to bym tam polecał list producentów świec, lamp i tak dalej do króla, w którym to ci producenci domagają się zlikwidowania nieuczciwej konkurencji ze strony słońca. Także oprócz takiej pewnego pożytku intelektualnego, to jeszcze lektura Frédérica Bastiata dostarczy rozrywki każdemu czytelnikowi. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć Czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pan Patryk Skubisz. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam pytanie o masonerię. Po co w ogóle powstała, jaki był jej cel? Czy polscy politycy są podatni na jej wpływy? No, masoneria powstała bodajże w XVIII wieku. No i jej celem pierwotnym to było pielęgnowanie sztuki królewskiej. To znaczy jeszcze w średniowieczu powstała cechowe. To była taka organizacja cechowa muratorów. W związku z tym ta symbolika murarska tam dominuje do dzisiejszego dnia u masonów. Zresztą frankmason, to znaczy wolny mularz, murarz po prostu. No i chodziło o pielęgnowanie sztuki królewskiej, to znaczy sztuki
wznoszenia takich rzeczywiście monumentalnych budowli jak gotyckie katedry. No to rzeczywiście wymagało pewnej znajomości rzeczy. No i tam to była taka wiedza chyba ściśle strzeżona przed profanami rozmaitymi, ale w późniejszych czasach, no obecnie to tej sztuki królewskiej naucza się całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. W związku z tym sztuka królewska rozumiana przez współcześnie to jest moim zdaniem sztuka skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. No i masoneria na takiej zasadzie funkcjonuje. To właśnie w XVIII wieku do masonerii należeli wszyscy, no nie wiem czy wszyscy, ale w każdym razie bardzo wiele koronowanych głów, arystokracja, wyższe duchowieństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc to potwierdza tylko moje podejrzenia, że obecnie sztuka królewska polega właśnie na tym. No i celem jest wykorzystanie tych powiązań masońskich dla odpowiedniego kierowania demokracją. Jak to zauważył grany przez Janusza Gajosa, taki partyjny buc w filmie Krzysztofa Zanussiego Kontrakt, demokracja demokracją, ale ktoś przecież musi tym kierować. No to dlaczego nie masoneria? Drugim takim czynnikiem, który ma ambicje i to skutecznie realizowane kierowania demokracją, to są tajne służby, bo ktoś musi państwem rządzić. Do rządzenia państwem jest potrzebna siła i wiedza, a tu takie tajne stowarzyszenia w rodzaju masonerii, zresztą dwie obediencje są masońskie, ryt szkocki dawny i uznany i Wielki Wschód Francji. Różnica jest taka, ja tam nie bardzo wiem, to pan Krajski tutaj lepiej jest zorientowany w tej problematyce, ale o ile mi wiadomo, to ryt szkocki dawny i uznany uznaje kult wielkiego architekta, nie utajnia członków i nie przyjmuje kobiet do lóż masońskich, a Wielki Wschód Francji nie uznaje kultu wielkiego architekta, utajnia członkostwo i przyjmuje do swoich organizacji kobiety. No to krótko mówiąc, Wielki Wschód Francji jest zdominowany przez tak lewicowe, że tak powiem, lewicową ideologię. No i w Polsce działają obydwie te obediencje. Zarówno ryt szkocki dawny i uznany, to jest Wielka Loża Narodowa, no i te loże, które działają w ramach Wielkiego Wschodu. Polscy politycy myślę, że są podatni, to podobnie jak i wszyscy inni politycy na wpływy masonerii, podobnie jak są podatni na wpływy bezpieki. Także warto tutaj zwrócić uwagę, że demokracja współczesna jest podszyta takimi niedemokratycznymi zupełnie organizacjami. Unamet Anonymous. Dzień dobry. Wspomniał pan w swoich wypowiedziach o zwiększeniu władz samorządowych, gdzie to gminy miałyby pierwszeństwo do dysponowania podatkami, przez co zostałyby zmuszone do dbania o przedsiębiorców na swoich terenach. Czy nie uważa pan, że taki system doprowadziłby do zwiększenia nepotyzmu i korupcji wśród lokalnych władz oraz wyzysku pracowników, którzy pracując na przykład w szkodliwych warunkach nie otrzymywaliby odpowiednich zabezpieczeń? Natomiast włodarze gminni w zamian za przymykanie oczu otrzymywaliby korzyści. W dodatku istnieje ryzyko oderwania części terytorium na rzecz innego państwa na skutek działań władz samorządowych. Jakby pan widział zabezpieczenia prawne i instytucjonalne przed tego typu działaniami? Pozdrawiam. No, moim zdaniem pańskie obawy są przesadne, dlatego że
Oczywiście, no wszystko może zostać zepsute, wszystko może zostać poddane korupcji, ale dla liczyłby się ostateczny efekt, bo jeżeli by dbałość o przedsiębiorczość na terenie gminy wyrażała się w tym, że pracownicy byliby wyzyskiwani bezlitośnie, no to pracownicy mogliby przenieść się do gdzie indziej, na przykład za granicę. No i wtedy ta przedsiębiorczość w gminie takiej by się załamała. A ci włodarze gminni żadnych korzyści by za przymykanie oczu nie mieli. Natomiast co do, poza tym jest ustawodawstwo państwowe, które tu precyzuje, że co się należy pracownikowi, który pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia, i tu akurat kompetencje gmina nie mogłaby tego ustawodawstwa państwowego zmieniać, bo gmina miałaby tylko autonomię finansową w zakresie podatkowym, a żadnych takich, ja już zupełnie ryzyko oderwania części terytorium. No niechby która gmina spróbowała, to wszyscy ci włodarze gminni, jakich pan nazywa, natychmiast by zostali aresztowani, oddani pod niezawisły sąd. No i niezawisły sąd by tu piękne wyroki za zdradę stanu przylepił i tak by się to skończyło. Także nie trzeba żadnych dodatkowych zabezpieczeń prawnych ani instytucjonalnych przed tego typu działaniami, bo te, które są wystarczające. Pan Mak, panie wspaniały, pytanie do pana. Kiedy pan przestaniesz ściemniać? No, muszę powiedzieć, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie dlatego, żebym nie chciał, tylko dlatego, że nie wiem, co to znaczy ściemniać. Więc nie wiem, czy ja ściemniam, czy nie ściemniam, a to tym bardziej, skoro nie wiem, czy ściemniam, czy nie ściemniam, to nie wiem, czy kiedy przestanę, czy w ogóle przestanę. I tym, tą wymijającą odpowiedzią na te pytanie pana Maka kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Bestialskie morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki do dziś owiane jest tajemnicą. Prokurator Andrzej Witkowski był najbliżej wyjaśnienia tej sprawy. W rozmowie z Ryszardem Gromadzkim odsłania kulisy zbrodni, której rozwiązanie może zburzyć mit powstania III RP. Misja Popiełuszko. Dostępna na kapitalbook.pl.